Dziewczyn mam około 60-70. Ja już nie liczę. Jak się spędza cały dzień ze zwierzętami, jak na przykład ten zwierząt, który się urodzi na początku, potrzebuje pomocy. Jesteś częścią jego życia, jego bezpieczeństwa. Traktujesz go jak członkiem rodziny po prostu, więc to są moje dziewczyny. Do tej pory pracowaliśmy w dużej firmie, gdzie biegaliśmy za sukcesy, za pozycję. Dnia na dzień zaczynaliśmy mieć tego dosyć, powiedzieć stop, powiedzieć, że są inne wartości w życiu. Żona zdecydowała nas, właśnie cała rodzina, do tego, żeby się wyprowadzić tutaj. To mi martwiło to, czy znajdę tutaj wino i sera, żeby po prostu normalnie funkcjonować. A żona mi odpowiadała, ty będziesz sam produkować sery. Sery widziałem doskonale, jak oni mają smakować, jak oni mają wyglądać. Ale jak ich tworzyć, to ja nie miałem zielonego pojęcia i musiałem tego wszystkiego się uczyć. Razem, cała rodzina, dążymy do tego, żeby żyć tak, jak my chcemy. A nie tak, jak musimy żyć. Moja życia w ogóle, jak jest na dzień dzisiejszy, jest bardzo fajna. Jak ja robię coś w ciągu dnia i przyznam szczerze, że nigdy w życiu nie pracowałem tyle niż od momentu, jak się wyprowadziłem tutaj, fizycznie chociażby. Jak robię coś, to wieczorem, jak zachodzi słońce, to ja się odwracam na to, co zostało zrobione i ja wtedy mówię, to ja to robiłem. Albo to jest to, co zostało zrobione w ciągu dnia. I to są ogromne satysfakcje, które do tej pory nie miałem.